Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Śrimad Bhagavad Gita, taka jako jest, rozdział 14, trzy siły natury materialnej, tekst 11. Sarva dvareshu dehesmin prakasha upayajate jnanam yada tad vidya tat vivridham sutam ityutam sarva dvareshu dehesmin prakasha upajayate jnanam yada tad vidya vivridham satvam ityutam. Jeszcze raz przeczytam. Sarva dvareshu dehesmin prakasha upajayate jnanam yada tada vidyat vivridham satvam ityutam. Sarva dvareshu, we wszystkich bramach. Dehe asmin, w tym ciele. Prakasha, cecha oświecenia. Upajayate, rozwija. Gyanam, wiedza. Yada, kiedy. Tada, wówczas. Vidyat, wie. Vivridham, zwiększona. Satvam, siła dobroci. Iti uta, jest powiedziane w ten sposób. Siła dobroci przejawia się i doświadczyć jej można, kiedy wszystkie bramy ciała prześwietlone są wiedzą. Komentarz dla Prabhupady. Jest 9 bram w ciele. 2 oczu, 2 uszu, 2 nozdrza, usta, narządy rozrodcze i odbytnica. Kiedy symptomy dobroci pojawiają się w każdej bramie ciała, jest to oznaką, że rozwinięta została siła dobroci. W sile dobroci można widzieć rzeczy właściwie, można słuchać właściwie i jeść właściwie. Osiąga się wówczas czystość zewnętrzną i wewnętrzną. W każdej bramie pojawiają się symptomy szczęścia i jest to stan dobroci. Sarva dvareshu dehesmin prakasha upajayate jnanam yada tada vidyat vivridham satvam ityutam. Siła dobroci przejawia się i doświadczyć jej można, kiedy wszystkie bramy ciała prześwietlone są wiedzą. Om Agyana Fidmianda Svyagyananjala Shankha Chashu Mushmita Inasmin Svayana Chukura Vanama Namaste Patayi Krishna Vata Yamadakshi Madhivati Vananda Svamiti. Dziękuję bardzo. Jeśli musi być tak blisko ust. No, tak działa okay. Mikrofon, niestety. Zdejmę okulary, żeby go nie widzieć mikrofonem. Żartuję. Wybrałem ten werset specjalnie, bo pierwszy raz będę robił wykład z tego wersetu w ogóle. Kiedyś wcześniej myślałem o tym wersecie wiele razy, ale nigdy go nie mogłem zrozumieć. O co w tym wersecie chodzi? Bo generalnie mówi się, bramy prześwietlone wiedzą, ale o co to chodzi, prawda? Jednocześnie jak te wszystkie bramy, które są w naszym ciele, żeby były prześwietlone wiedzą, jak to zrozumieć. Oczywiście to będzie pewnego rodzaju jakby tylko taki punkt wyjścia, później przejdę może jakby do innych jakby tematów, ale on wydawał mi się jakby taki atrakcyjny. Chciałem się, można powiedzieć, troszeczkę jakby zmierzyć jakby z tym tematem i z tym wersetem, prawda? Dlatego, że jeśli mówimy o bramach, bramy, jest tu też Prabhupada wymienia, jest w głowie dwoje oczu, dwoje nozdrza, dwoje uszu, usta, prawda? Układ do rozmnażania czy do prokreacji i odbyt, prawda? Więc te otwory, które są w głowie, one służą w dużym stopniu do zdobywania wiedzy przez zmysł słuchu, zmysł wzroku, zmysł powonienia, zmysł smaku, prawda? Jednocześnie usta mogą służyć jako zmysł aktywności, prawda? Bo spożywamy pokarm. No i te dwie dolne, jakby można powiedzieć, bramy są
typowo jakby aktywne, prawda, nie do zdobywania wiedzy. Ale te wszystkie bramy muszą być oświetlone czy prześwietlone wiedzą. I jeśli mówimy o tego rodzaju zjawisku, to nie możemy mówić o zjawisku, które jest czymś takim zewnętrznym. To nie jest tak, że my po prostu weźmiemy sobie, zrobimy taki make-up na tych wszystkich, że tak powiem, otworach czy bramach ciała, prawda? I że tak powiem, napiszemy jeszcze Weda, prawda, czy cokolwiek i to będą prześwietlone wiedzę. Ten proces oświetlenia czy prześwietlenia wszystkich bram w naszym organizmie jest to funkcją procesu, jaki zachodzi w nas w środku, wewnątrz nas. Czyli na poziomie bardziej ciała subtelnego i na poziomie duszy, niż na poziomie ciała fizycznego. Więc to, co wszystko, co się jest w głębi, prawda, przejawia się poprzez zewnętrzną formę, poprzez okrywę ciała chemiczno-biologicznego. Więc cały proces, w którym my podążamy, Bhakti Yoga, jest nastawiony na to, aby po prostu dokonać tej przemiany, tego całego procesu, żeby w pewnym momencie, żebyśmy się usytuowali w gunie dobroci. I w tym momencie będziemy bardziej spokojni, bardziej szczęśliwi, bardziej współczujący, empatyczni i tak dalej i życzliwi do wszystkich innych. Będziemy bardziej, że tak powiem, się uśmiechali i do tych osób, do których chcemy i nawet te osoby, które nawet nie myślimy, to również będziemy, że tak powiem, życzliwie się odnosili, dlatego że taka będzie nasza natura. Tak jak kwiat, gdziekolwiek go przeniesiemy, który pachnie, prawda? Czy on pójdziemy z nim do kontenera, czy do toalety, czy do świątyni, on zawsze będzie wydawał ten sam zapach. My tak samo z wielbicielem, czy z osobą, która rozwinie te duchy, cechy dobroci, gdziekolwiek się pojawi, ona przejawia te cechy i to są naturalne. Nie musimy w momencie robić jakiegoś make-upu, żeby pokazać, o, jestem wspaniałą osobą. Dlatego, że te cechy będziemy jakby w naturalny sposób przejawiać, będą się przejawiały przez naszą psychikę, przez nasze emocje. Często się mówi o tym, że my powinniśmy być przyozdobieni, czy naszą biżuterią są cechy charakteru. Nie wszelkiego rodzaju ozdoby, które my mamy, prawda, jakieś wisiorki, bransoletki, no cokolwiek służy ozdobie upiększaniu ciała, ale to są cechy charakteru nasze. Więc jeśli każdy, podejrzewam, z nas ma takie doświadczenie, że jeśli spotkał jakiegoś wspaniałego wielbiciela albo wspaniałą duszę, to przyjemnie mu się obcowało z tą osobą. Więc Bhagavad Gita, ten ruch świadomości Kryszny, ma na celu stworzenie właśnie, można powiedzieć, takiego society, takiego społeczeństwa, w którym osoby będą naprawdę wspaniałe. Teraz sobie przypominam jedną taką historię. Kiedyś odpowiadałem z ramienia ruchu Hare Krishna za kontakty z dziennikarzami. Zaprosiłem jednego takiego dziennikarza do świątyni w Mysiadle. To był już dojrzała osoba, prawda? Nie był to jakiś młody dziennikarz, który, że tak powiem, dopiero jakby nowonarodzony jest i, prawda, i próbuje, że tak powiem, zaszokować te osoby, z którymi rozmawia. On, zaprosiłem go, porozmawialiśmy i on później w ogóle się nie przedstawiał, że jest dziennikarzem, ale rozmawiał ze wszystkimi osobami tam był. Z Matari, z chłopcami tak samo. Było to jakieś święto. Po kilku godzinach przyszedł do mnie i mówi: Panie Andrzeju, byłem w różnych grupach, rozmawiałem z wieloma osobami, ale tylu inteligentnych osób w jednym miejscu zgromadzonych to jeszcze nie widziałem. To nie jest tak, że podpuszczam was w tym momencie, ale to była po prostu rzeczywiście jego taka reakcja. Ja tak sobie na spokojnie pomyślałem w tym momencie, no mówię, wydaje się, że tak teoretycznie powinienem mieć rację. Dlatego, że świadomość Kryszny, co prezentuje i to, co chcemy osiągnąć, daje, można powiedzieć, szansę, aby takie cechy rozwinąć i żeby mieć taką dobrą świadomość. Nie wiem, jakie on pytanie tym baktom zadawał w świątyni, ale taka była jego, można powiedzieć, reakcja i w ten sposób się zwierzył przede mną. Wiemy, że ten rozdział ma tytuł Trzy siły natury materialnej, o dobroć, pasję i ignorancja. Jest to przykład, który w jakiś sposób do pewnego stopnia tylko pokazuje, czym może być guna ignorancji, dobroci i pasji. Tak naprawdę nie chodzi o to, bo z Bhagavad Gita wiemy, czym się charakteryzuje, ale często, że tak powiem, może sobie nie zdajemy sprawy,
z poziomu, można powiedzieć, tych cech, które prezentuje żywa istota, która jest pod wpływem dobroci, pasji, ignorancji. Ktoś, kto jest jakby usytuowany w gunie ignorancji, dla niego wiedza i zrozumienie osoby usytuowanej w gunie dobroci nie jest możliwe. I wyobraźmy sobie, że jest tutaj na przykład stolik, prawda? Na stoliku jest szkatułka, a w szkatułce coś jeszcze jest. I przychodzi żaba, z perspektywy żaby, prawda? I ona patrzy, widzi tylko ten stolik od spodu. Ona nawet nie widzi szkatułki. Więc, a cóż dopiero mówić, co jest w szkatułce? Przychodzi, że tak powiem, no nie wiem, cielak dajmy na to. I on widzi, jego poziom oczu jest na poziomie stolika. I on widzi blat, widzi szkatułkę, prawda? Widzi więcej niż żaba. To jest guna pasji. Jest jeszcze, że może tak powiem, przyjdzie bocian albo motyl. I on zagląda i widzi z lotu ptaka do tej szkatułki, a tam jest perła albo diament, prawda? I gdybyśmy zaczęli, te stworzenia mogły z sobą rozmawiać i każda by opowiadała, co ona widzi, prawda? Mimo, że stoją w tym samym miejscu, w tym samym otoczeniu, ale każda widzi coś innego, ma inne zrozumienie. Więc również guna dobroci, jeśli się usytuujemy w gunie dobroci, rozwiniemy te cechy, będziemy zupełnie inaczej widzieli. Jeśli chcemy rozwinąć tę cechę dobroci, to tak naprawdę musimy podążać za autorytetami. Dlatego, że jeśli chcemy słuchać, to nie możemy słuchać to, co nam podpowiada umysł, czy co nasze ucho lubi słuchać. Musimy po prostu czerpać informacje od guru, od mędrców, ścias i tak dalej. Jeśli widzimy oczy, oczy nasze również coś, lubią coś oglądać. W umyśle jest taka koncepcja formy, prawda? I musimy po prostu, jakieś pewne formy są dla nas jakby atrakcyjne, tematy są atrakcyjne. Ale to nie jest tak, że po prostu będziemy oglądali telewizję, kupimy jakiegoś Newsweeka albo cokolwiek i tam, że tak powiem, dla naszych oczu dostarczymy to, otrzymamy wiedzę, aby ta brama nasza była jakby przesiągnięta guną dobroci. Czy cokolwiek, czy to będzie, dajmy na to, język i tak dalej, z tych wszystkich zmysłów. Więc ten proces świadomości Kryszny, albo w zasadzie każdy proces jogi, przejawia się w ten sposób, że są pewne zasady, których powinniśmy przestrzegać i pewnych rzeczy, których powinniśmy unikać, prawda? I jest wiedza. Powinniśmy autoryzowanym takim procesem jakby postępować. Więc tą wiedzę, którą, że tak powiem, ta jest zawarta w Bhagavad Gita, cała Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, czyli Tanyacharitamrita, to są wspaniałe książki, one są wyjątkowe książki. One są, można powiedzieć, jak diamenty tak naprawdę. Będę tutaj wspominał o Bhaktivinodzie, tak, żeby w tym momencie mam takie pewnego rodzaju natarczywe myślę, żeby o tym powiedzieć. Bhaktivinoda Thakur powiedział, Vaishnavowie są takimi klejnotami ziemi. Wspaniałe słowo, prawda? Baktowie są klejnotami ziemi. Tu w kulturze zachodniej, czy judeo-chrześcijańskiej jest chyba tam Saram, albo w Nowym Testamencie, nie pamiętam, że są solą ziemi chyba, prawda? W każdym razie jest taki zwrot, prawda? Odnoszący się do wyznawców, czy osób, które podążają za... Tak. Mącze solą tej ziemi. Ale to się... W tamtym okresie czasu sól była bardzo wartościowa. Dlatego ten termin używano. Więc w kulturze indyjskiej czy wedyjskiej diamenty są rzadko spotykane i one mają prawdziwą wartość. Klejnoty to nie tylko, że mają taką wartość w sensie fizycznym, wymierną. Nie mogą służyć jako w ramach wymiany, że tak powiem, towarowej mogą służyć jako środek płatniczy, prawda? Ale również mają, w Ajurwedzie wiemy, że one mają właściwości, że tak powiem, uzdrawiające. I często można powiedzieć, Hindusów możemy zobaczyć, że mają przeróżne sygnety i tak dalej, różne kamienie na różnych palcach w zależności od dolegliwości, co ten kamień ma im wspomóc, dajmy na to, jeśli chodzi o zdrowie. Więc klejnoty są czymś
takim jakby wartościowym i one nie są martwą materią, tylko po prostu mają pewnego rodzaju energię, która wpływa w taki realny, fizyczny sposób na otoczenie. Wszystko ma, że tak powiem, w świecie materialnym ma wpływ. Jedno na drugie, prawda? Ale to już jest jakby zupełnie inny temat. Więc Pan Chaitanya Mahaprabhu, mówimy o tych klejnotach, prawda, o wielbiciela. I mamy to chyba doświadczenie również, albo z Panem Chaitaniem, już nie pamiętam tej historii, że po prostu wystarczy, że wielbiciel objął jakąś osobę i ta osoba nagle się przemieniła i stała się wielbicielem. To tak jakby magiczne siły były. Ale my nie rozumiemy tak naprawdę procesu. Często nam ciężko jest nawet zaakceptować, że takie sytuacje mogą być. Ale proszę zrozumcie, jaka jest po prostu siła duchowa, która potrafi w ten sposób zadziałać, że po prostu przez objęcie kogoś, tylko ta osoba musi mieć taki power, taką moc duchową, że dochodzi do takiej zmiany. Więc to nie jest tak, że ktoś z nas ma takie. Być może, że takie przypadki też tutaj są we Wrocławiu, że ktoś może mieć taką moc, że w ten sposób zmieni inne osoby. Życzę, żeby jak najwięcej tutaj takich osób było, prawda? Więc wtedy, że tak powiem, nie byłoby tutaj na sali tylko tylu osób, ale o wiele więcej, a być może, że ta świątynia byłaby za mała nawet. Więc tak naprawdę my mamy w rękach coś bardzo, bardzo wyjątkowego i bardzo, bardzo wartościowego. Tylko często o tym zapominamy. Ja tu specjalnie przyniosłem taką książkę, przyjrzę Pani się. Jest ona dla mnie taka symboliczna książka. Dlatego ja, że spotkałem się pierwsze z tą książką. Przyszedłem do jednego miejsca, stał Marici Vamana i mieli trzy takie książki. A ja mówię, można kupić? No można. Ja to poproszę. A nie można. Musisz przyjść na spotkanie. No to mówię, okej. Okay. Dali mi adres i tak dalej. Przyszedłem na spotkanie. Mogę kupić? Nie możesz. Bo mieli tylko trzy. W Polsce takie książki były. Więc zostałem oszukany. Ale ta okładka mnie przyciągnęła. Więc byłem na wykładzie. No, to już jest zupełnie inna historia, prawda? Ale w każdym razie ta filozofia jakby mnie przekonała, bo moc tej książeczki, tej okładki zrobiła na mnie takie wrażenie, prawda? Więc wszystkie książki Śrila Prabhupady mają taką moc. My sobie z tego zdajemy albo nie zdajemy sprawy. Wydaje się, że społeczeństwo ludzkie na Ziemi tworzy pewnego rodzaju monolit. Ale w wieku Kali ten monolit jest taki pozorny i raczej on, to społeczeństwo przypomina zmurszały mur niż jakieś coś solidnego, co jest zbudowane na takich mocnych podstawach i co jest trwałe. Jeśli co trzeba w przyrodzie zrobić, żeby w tym klimacie, w którym my żyjemy, co trzeba zrobić, żeby ten zmurszały mur rozkruszył się? W zasadzie poczekaj tylko. Dlatego, że jeśli przyjdzie deszcz, wniknie w szczeliny, przyjdzie mróz, rozsadzi z roku na rok coraz bardziej i w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć, że zupełnie zlasuje ten mur i go nie będzie. Więc te wszystkie książki są pewnego rodzaju jak taki płyn, który wnika w to społeczeństwo. I w pewnym momencie będzie rozsadzało to społeczeństwo i coraz więcej tych wielbicieli będzie. Ja sobie przypominam, jak pani Grodecka, to taka prekursorka wegetarianizmu w Polsce jest. Nie wiem, może wy nie pamiętacie. Ona mnie zapraszała na spotkanie, dlatego żebym jej towarzyszył, był w takim jakby duchowym podporą dla niej w tym momencie, gdy ona miała wykłady. Bo ona wolała pisać książki, ale na tych spotkaniach, a najczęściej z lekarzami, była bardzo atakowana. Więc pamiętam sobie takie jedno spotkanie w Warszawie, niedaleko Placu Trzech Krzyży, to chyba towarzystwo lekarskie było. Tak ją atakowali, prawda?
I ona w pewnym momencie spuściła głowę i mówi, co za ciemnota, prawda? Ale za dwa tygodnie w tym samym klubie ja miałem mieć wykład z Bhagavad Gity. I mówi, o rany, co to będzie? Mówię, tak ją atakują, prawda? Na temat wegetarianizmu, ja tutaj z Bhagavad Gity jeszcze się wychyliłem, żeby tam mieć wykład. Przyszedłem na ten wykład, że tak powiem, taki troszeczkę dygocący od środka, prawda? A ci lekarze przynieśli Bhagavad Gity przynieśli, prawda? No i pytają się, co to znaczy, co to znaczy. Zupełnie inny nastrój był, aż nieprawdopodobny, prawda? Ale wracając do pani Grodeckiej, do wegetarianizmu, bo w tym czasie generalnie osoby, które były wegetarianami, były traktowane jako UFO, prawda? To było 40 parę lat temu. 40 lat temu. A kilka lat temu byłem na spotkaniu towarzystwa jakieś albo Związku Świętej Hildegardy w Poznaniu. To taka jest święta chrześcijańska, prawda? I tam było spotkanie dotyczące zdrowia. Ja słucham i nie wierzę. Słucham i nie wierzę. 60% prelegentów, zakonnic, osób świeckich mówi o wegetarianizmie. Co 40 lat temu w ogóle było nie do pomyślenia. Jedną z grup, które najbardziej nas krytykowały, właśnie było to środowisko. A po 40 latach to środowisko samo w 60% prelegentów mówi o wegetarianizmie, o zaletach wegetarianizmu. Więc zobaczmy, jak w przeciągu, nie chcę powiedzieć, pół wieku zmieniło się społeczeństwo, świadomość społeczeństwa. I że tak powiem, dzięki czemu? Dlatego, że te książki lądują tam, gdzieś w społeczeństwie i po prostu rozkruszają świadomość tych ludzi. Więc w ten czy w inny sposób, można powiedzieć, dochodzi do zmiany świadomości ludzkiej w takim społecznym wymiarze. W Brahma Vaivarta Puranie i wspomniane, co jest wspomniane? Mantra Upasaka. Taki zwrot jest. Do kogo on się odnosi? Do osoby, która czci święte imię. I tam w Brahma Vaivarta Puranie uosobienie świętych rzek Ganga Devi udaje się do Dwaraki, spotyka się z Panem Krishną i mówi, zbliża się, nadchodzi wiek Kali, ty niedługo opuszczasz. Co się stanie z nami? Ludzie stają się coraz bardziej grzeszni, przychodzą się wykąpać w naszych wodach, więc one po prostu nas, te grzeszne reakcje zgniotą nas, przytłoczą nas w ogóle. A Krishna mówi, nie martw się, za 5000 lat pojawi się mantra Upasaka, czyli czciciel świętego imienia, zacznie intonować te święte imiona nie tylko w Indiach, ale również na całym świecie. Pojawi się, że tak powiem, Eka Varna, powstanie na świecie. Eka Varna, Eka to znaczy jedna Varna na świecie. Hari Bhakta, że będą wszyscy Bhaktowie. I oni będą przyjeżdżali, brali kąpiel w waszych wodach i będą oczyszczali swoimi cechami te wasze święte wody, prawda? Ale po 10 tysiącach lat już, że tak powiem, ten ruch nie będzie świadomości Kryszny, bo to, że tak powiem, jak jest przypowiednia, dajmy na to ruchu świadomości Kryszny. Z Chaitanya Mangali, w biografii pana Chaitanya napisanym przez Lochana Dasa Thakura, jest inny taki zwrot. Mor Senapati Bhakta. Mój Senapati to się odnosi, takie, to jest terminologia wojskowa, do dowódcy wojskowego, takiego przywódcy, Bhakta, mój wielbiciel, mój przywódca, wielbiciel, który rozprzestrzenił ten ruch świadomości Kryszny na całym świecie. Dlatego, że pan Chaitanya, że tak powiem, swoim nauczaniem nauczał w Indiach, ale mówi, że przyjdzie ten Mor Senapati Bhakta i rozszerzy to na całym świecie. Więc to jest jakby taka przepowiednia pojawienia się Śla Prabhupady. Bhaktivinod Thakur, którego już wcześniej wspomniałem, trzy razy w swoich, że tak powiem, takich artykułach, które pisał, wspomina o sobie, że niedługo pojawi się wielbiciel, który rozszerzy ruch Sankirtana i będą intonowane święte imiona Pana i w Ameryce, we Francji, w Rosji, w Niemczech, w Anglii, prawda?
nie wymienia Polski, bo Polski w tym czasie nie było. Była pod zaborami, prawda? Ale między Niemcami a Rosją, więc to tam się gdzieś mieścimy, prawda? Jeśli mamy jakieś sentymenty tutaj do Polski. I na 11 lat przed pojawieniem się Szlaproupada też o tym napisał w swoim takim Sojana Toszani. On wydawał takie czasopismo, nie wiem czy czasopismo, czy periodyk. O tym mówi. I powiem kilka historii w tym momencie, których do pewnego stopnia czasami byłem sam, niektóre osoby sami mi o tym mówiły, które ukazują, dajmy na to, co może zrobić książka świadomości Kryszny ze świadomością osób, prawda? Tak jak wspomniałem, ta książka przyciągnęła mnie do świadomości Kryszny. Okładka. Sobie przypominam jednego baktę, który studiował elektronikę w Warszawie i dostał gdzieś Bhagavad Gita. I wiecie, co się z nim stało? Jak zaczął ją czytać, to czytał ją tam, nie wiem, półtora dnia czy dwa dni. O, nie mógł przerwać. A jak skończył czytać, to zamilkł i przez tydzień nie rozmawiał. Był w tym czasie żonaty już. Nie miał dzieci, ale był żonaty. Więc przez tydzień czasu do nikogo się nie odzywał. I co robił w tym czasie? On zrozumiał, że musi zupełnie przemodelować całe swoje życie. Inne priorytety wziąć. Dopiero po tygodniu zaczął rozmawiać z żoną, z członkami rodziny i tak dalej. Taki to był silny, że tak powiem, dla niego wstrząs. No, można w pewien sposób, że się zatkało albo go przetkało. Przetkało go, prawda? Kiedyś podarowałem jednej dziennikarce Prabhupada Lilamrita. Po jakimś czasie spotykał mnie i mówił: Andrzej, wiesz co? Leżę w łóżku, czytam biografię Szlaproupady, zasypiam. Śni mi się Szlaproupada. Budzę się, znowu czytam, zasypiam, znowu mi się śni Szlaproupada, prawda? I to takie jest bardzo miłe usłyszeć, że po prostu osoba, która nie jest związana ze świadomością Kryszny, ale jednocześnie ma takie odczucia, że tak powiem, które, że tak powiem, przejawiały się nawet na ten okres naszego życia, gdzie w świadomy sposób nie myślimy, prawda? Bo nie kontrolujemy snów, prawda? Nie planujemy, co nam się przyśni. W ogóle jest jeszcze jedna historia taka ciekawa jednego bakta, który miał niestworzone sny. Ojejku. On w ogóle nie wiedział, co jest. Nikomu w tym czasie nie mówił. Ale ktoś z jego rodziny w pewnym momencie przyniósł mu Srimad Bhagavata. On patrzy, ogląda. O rany, to są wszystko. Ja w czasie snach te ilustracje widziałem. Więc już zanim spotkał książki Szlaproupady, to już miał sny, z którym, że tak powiem, te historie, dajmy na to, czy ilustracje z Srimad Bhagavatam do niego docierały. Dlaczego ja mówię, dajmy na to, o tych historiach? Żeby pokazać, bo podejrzewam, że większość z nas spotkała się ze świadomością Kryszny poprzez książki Szlaproupady. Więc ktoś wyciągnął do nas rękę z tą książką. Więc jeśli my jesteśmy klejnotami, albo chcemy być klejnotami, to my musimy wziąć tą książkę i również komuś dać. Tak jak ktoś wyciągnął do nas tą książkę. To nie ma innej możliwości. Tak naprawdę, zanim ja przyszedłem tutaj na wykład, siedziałem tam w samochodzie i mówię, kurczę blade, ja nie powinnam o tym mówić. O tym powinni mówić uczniowie Szlaproupady. To jest ich obowiązek, tak naprawdę. Ale oni nie mówią, przynajmniej ci, albo w niewielkim stopniu ci, którzy przyjeżdżają do Polski. I dlatego sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Kiedyś w Polsce nas było połowę. Tak jak... Powiem taką jedną historię. A to już cofnę się jeszcze, bo to niewiele osób o tym wie. Może ty wiesz, bo tobie kiedyś się spotkaliśmy, trochę mówiłem o takich pierwszych latach.
A, to może jeszcze zacznę, zaraz wrócę do tego. A to jeszcze się cofnę o rok, kilka lat do tyłu. A mianowicie Śrila Prabhupada wydawał na początku tego odchet, ale jeden z wielbicieli mu powiedział... Proszę? Śrila Prabhupada na początku wydawał i redagował Bhettu Godhead. I wychodził na ulicę i sprzedawał. Jeśli ktoś był w Indiach, to wie, jak w lecie jest ciepło czy gorąco, że ciężko jest naprawdę wytrzymać. Ja miałem szczęście czy nieszczęście, raczej szczęście, że byłem w lato stulecia w Delhi, prawda? Więc raz pamiętam, odprowadzałem jednego naukowca ze świątyni na przystanek i czułem się jak na patelni. Jednej nocy w Delhi przewracałem się z boku na bok i mówię: Krishna, jaki ty masz plan? Po co mi tutaj... Kazałeś mi przyjechać. Po prostu to było nie można było zasnąć z powodu gorąca. Więc Śrila Prabhupada w takie dni sprzedawał Bhettu Godhead na ulicach w Delhi. I czasami mdlał. I to nie jest tak, że stał za nim Bhaktisiddhanta Sarasvati, czy prezydent świątyni, czy jakiś lider. Bo była potrzeba jego serca. On po prostu rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście w pewnym momencie jeden Vaishnava mu powiedział: zacznij drukować książki, dlatego że książki, gazety czy czasopisma kupuje się i później najczęściej się wyrzuca. Książki się nie wyrzuca. W tym momencie Śrila Prabhupada zaczął pisać książki, prawda, komentarze do Śrimad Bhagavatam. I nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest Śrimad Bhagavatam, który Śrila Prabhupada wydał w 1962 roku. I to jest teraz jakby ta historia, którą doprowadzimy do tego. Dlatego, że to Śrimad Bhagavatam było w jednym miejscu, gdzie mieszkali polscy baktowie przez jakiś czas. Już nie pamiętam, czy w Komorowie, czy w Podkowie Leśnej pod Warszawą. I w jakiś sposób, dzięki łasce, udało mi się, że tak powiem, z tej biblioteki otrzymać to Śrimad Bhagavatam, bo być może, że to był jedyny egzemplarz Śrimad Bhagavatam. To jest tylko ton pierwszy. Nie są to wszystkie tomy Śrimad Bhagavatam, ton pierwszy. Ale jest ta taka maha, prawda, która poszła Prabhupada, jest tutaj w Polsce. Ale gdy baktowie mieszkali tam, poznali dwóch zakonników Andrzeja, moich imienników, którzy pomogli z kolei sprowadzać, załatwiać wszystkie formalności związane z transportem książek, z importem książek ze Szwecji do Polski. A to był stan wojenny. Więc jeśli ktoś ze starszych osób wie i pamięta, czym jest stan wojenny, gdzie było wszystko, albo można powiedzieć, nie było nic. I niewiele. Devamrita Maharaj ukuł taki termin na Polskę: nie ma. Nie mówił o Polsce, tylko kraj nie ma, bo nic nie było. Z jego perspektywy w Polsce nic nie było. No w każdym razie oni pomagali, załatwili czy pomogli. Ja w tym czasie również znalazłem inny jakby źródło, poprzez które te książki można do Polski by było sprowadzić, jedną organizację. Nie będę wymieniał jakiej, bo to nie jest w tym momencie potrzebne. I może bardzo dobrze, że tak się stało, taka kolej rzeczy była, dlatego że jak tir przyjeżdżał, prawda, to pół transportu otrzymywał Kościół katolicki, pół transportu my. Oni sprzedawali, wybudowali dzięki temu ośrodek jakiś pod Warszawą, jest wybudowany, a my pozostałą część. Była również taka sytuacja, że oni sobie nie dawali w tak sprawny sposób ze sprzedażą jak baktowie, więc dawali nam te Bhagavad Gity, my sprzedawaliśmy i później dawaliśmy im pieniążki, prawda? Ale gdy już, że tak powiem, ten układ się skończył, pamiętam, raz przyjechaliśmy
z Węgier i w drodze powrotnej Kamala Karaprawu powiedział, wiesz co, dostałem taką jakby służbę, żeby załatwić, żeby książki były z powrotem, można było sprowadzać do Polski. Bo w tamtym czasie już nieważne, kto się zajmował, nie potrafił tych sprowadzić. A ja, dlatego że znałem wcześniej już tą instytucję, która się zgodziła i ten Bosch się zgodził, żeby sprowadzać te książki. Znałem również te układy pewnego rodzaju przez Andrzej, gdzie jest Ministerstwo Finansów, cła i tak dalej, i tak dalej. Więc z samochodu wyszliśmy, od razu poszliśmy do jednego człowieka znajomego od tych zakonników Andrzej. Później skontaktowaliśmy się z szefem. No i Kamala Kara już załatwiał te wszystkie rzeczy. I wynajmowaliśmy mieszkanie na Ursynowie, na 7 albo na 9 piętrze, nieważne, ale była tam wtedy jedna winda. I na całe szczęście albo nieszczęście tir podjeżdża w tym czasie, jak ludzie wracali z pracy i musieli, chcieli skorzystać z tej windy, prawda? Więc ci ludzie widzieli, że my z samochodu, z tirów, takie były kiedyś kominkowe plecaki, pakowaliśmy i wjeżdżaliśmy z tymi książkami na górę. A oni widzieli, no bo taki w tamtych czasach tir, żeby podjechał pod blok, to był ewenement, prawda? Ale oni nie widzieli, że po tym okresie baktowie z powrotem wchodzą z tymi plecakami i każdego dnia w plecakach książki wyjeżdżają i my je sprzedajemy. Ale po, nie wiem, 4 czy 5 miesiącach przyjechał znowu tir, prawda, z następnym transportem. No i znowu na szczęście albo na nieszczęście przyjechał w tym czasie, gdy ludzie wracają z pracy. Więc ci ludzie znowu widzieli, że baktowie wnoszą te książki, wjeżdżają z nimi na 7 czy na 9 piętro i obawiali się, że tych książek jest tam tyle, że ten strop się zawali. Ale to było niemożliwe, no bo już z pierwszego transportu te książki zostały dawno sprzedane. Więc oczywiście zadzwonili po policję. W tym czasie w tym mieszkaniu był Wamana, który był ścigany listem gończym. Więc jak policja zadzwoniła, on wyszedł na balkon i zamknął drzwi. Adwaita był w łazience, więc wykręcił żarówkę, żeby go było ciemno. Ja byłem, zanim policja zadzwoni, ja byłem w kuchni, ale tam Matadzi coś tam o takich rozmawiałych rzeczach, mówię, a idę zjeść prasadą do mojego pokoju, prawda? Więc jak policjant zadzwonił, byłem w małym pokoju, więc schowałem się do szafy. Ale w pewnym momencie policjant trzeba było pokazać mu dokumenty, więc te dokumenty były w tej szafie, w której ja siedziałem, prawda? Więc Manasa Chandra przyszła, policjant stał w drzwiach wejścia do pokoju, ale całe szczęście, że ta szafa była tak ustawiona, że jak się drzwi otworzyły od tej szafy, to zasłaniały to wejście, w której policja stała. Więc ja z Masada Chandra tam szukaliśmy dokumentów związanych z tym transportem. Ona dała. W każdym razie książki były poustawiane w ten sposób wokół ścian, że nie groziło to zawaleniem. W końcu momencie policja wyszła. Jest taka historia, ale chodzi o to, że nas w tym momencie było tak jakby w całej Polsce czy w Warszawie, no w Warszawie, w całej Polsce, troszeczkę tak jak tutaj, prawda? I my generalnie robiliśmy, czy sprzedawaliśmy książek więcej niż w tej chwili w całej Polsce się sprzedaje książek. Dlaczego? Dlatego, że taki był entuzjazm. Takie było pragnienie, taka była wewnętrzna potrzeba. Być może to było w planie Kryszny wpisane wszystko, prawda? Ale my w ten sposób postępowaliśmy. Więc Esbecja, prawda? Kto to wie, kto to jest Esbecja? Najprawdopodobniej większość wie. Dlatego, że baktowie po 3, po 5 wyjeżdżali do różnych miejsc kraju. Oni sobie zawsze oczywiście mieli informacje. Tutaj baktowie sprzedawali książki, tam sprzedawali książki, tam sprzedawali książki. Więc oni obliczyli i pomnożyli, że jeśli tam sprzedawali książki, no to gdzieś powinno być baktów między 15 a 30 w takiej jednej miejscowości. I pomnożyli przez tego, wyszło, że im jest kilkaset baktów w Polsce, prawda? Co zupełnie nie miało jakby odzwierciedlenia w realnych jakby ilościach baktów w Polsce. Ale baktowie byli aktywni i w zasadzie praktycznie każdego dnia, gdzie indziej sprzedawali. Marici mi opowiadał, już nie żyje, prawda, nie jest obecny, opowiadał mi, jak w Szczecinie sprzedawał w jakimś akademiku
i go sprzątaczki, że tak powiem, zauważyły i chciały go zlokalizować. I biegały za nim z miotłami, ze szczotkami. W pewnym momencie do rogu go zagoliły i w ten sposób, że szczotkami z nimi stały, prawda. Sveta Varacha z kolei mówi, w jakimś biurowcu też uciekał. No i to było gdzieś na parterze. W każdym razie tak mi opowiadał. I zamknęli go w toalecie, ale w tym toalecie było okienko, więc on przez to okienko wyszedł. Więc jak przyszła policja, to jego już nie było. Więc naprawdę, tamte czasy, w jakich my to rozprowadzaliśmy, to wam się w ogóle nawet nie śni. W ogóle wam się nie śni, co było. Wamana, na Nowym Świecie, mieszkanie wynajmowaliśmy, było tak zimno, że on spał i przy głowie miał maszynkę elektryczną, żeby mu było ciepło w głowie, która mu wystawała ze śpiwora, bo nie było takich śpiworów jeszcze z kapturem na głowę. Pod kłótnie, w którym my mieszkaliśmy, braliśmy kąpiel w pomieszczeniu, w którym nie było w zimie, było pół stopnia cieplej niż na zewnątrz i nie było wiatru pod warunkiem, że śnieg zawiał dziurę w pierwszym roku mieszkania. W takim pomieszczeniu braliśmy kąpiel każdego dnia. Więc to były ekstremalne warunki, żeby po prostu to wytrzymać i podejrzewam, że nie każdy by jakby w obecnych czasach wytrzymał. Dlaczego o tym mówię? Jest taka historia ratowników morskich, może ze Szkocji, z Irlandii, nie wiem, tam gdzieś na północy Wysp Angielskich. Oni działali z potrzeby serca, pomagali rozbitkom. Wypływali, ratowali ich i tak dalej. W pewnym momencie ludzie zaczęli to bardzo doceniać, co oni robią. No i zaczęli, mówię, może, bo to były, mieli taką chatkę, która się troszeczkę jakby rozwalała, prawda? Nie mieli, szalupa była jakaś inna. Więc wybudowali im nowy domek. Były dywany. Jakieś fotele, udogodnienia takie, normalne do życia, takie jak my potrzebujemy, prawda? No ale ci ratownicy morscy w pewnym momencie mieli problem, bo mówię, przywozimy takiego osobę, którą wyciągnęliśmy z wody, to są dywany. Niszczy je dywany, prawda? Niszczy je to. Nie wiedzieli, co robić. Po pewnym czasie gdzieś również stracili ten zapał, entuzjazm do ratowania tych ludzi. I czasami mi sobie przypomina mi się ta sytuacja, nie wiem, czy to jest dobra analogia, czy nie. My nie mieliśmy świąty w tamtym okresie czasu, ale był ten duch. Bo mi chodzi o tych ratowników morskich, prawda? Był duch, żeby pomagać. W tej chwili są udogodnienia, jest świątynia, jest wszystko. Jak powinno być. Tak jak w książkach pisze, prawda? Ale nie ma ducha. Więc co zrobić? Jak obudzić ducha, prawda? Tak jak mówię, było nas połowę baktów z tej sali. Ale my sprzedawaliśmy więcej niż w tej chwili w całej Polsce się sprzedaje. Więc tutaj jest Mitra Hari. W sobotę 3 grudnia jest Gita Jayanti. Rocznica wypowiedzenia Bhagavad Gity. To jest z tej książki, jeśli ktoś nie wie. Może obudźmy w sobie tego ducha wyciągnięcia takiej książki i komuś dania. Dlatego, że ktoś wyciągnął tą rękę, tą książkę i dzięki tej dłoni czy tej ręce mamy tą książkę. Możemy ją czytać, możemy się zmieniać, prawda? I doceniać. Jeśli to zrobimy, to w naszym życiu, nasze życie się naprawdę bardzo, bardzo zmieni. Ja powiem taką historię prywatną, bo to moja żona przyszła do mnie. Ona mantruje od niedawna, ale czasami słyszę, jak baktowie coś tam narzekają, czy krytykują i tak dalej. I ona przyszła i mówi do mnie, Arvinda. Oni nie pełnią służby oddania, dlatego tak są niezadowoleni i nie są szczęśliwi. To takie.
Ja jej nigdy o tym nie mówiłem, prawda? Ona przyszła, bo ona wykonuje służbę oddania dla Tulasy. Mówi, jeśli ktoś z serca wykona służbę oddania, to jest wtedy szczęśliwy. No bo to jest automatyczne. To tak jak podłącza się prądem elektrycznym do gniazdka, gdzie jest prąd. Bo możesz się podłączyć, możemy się podłączyć do różnych rzeczy. Ale tutaj się podłączamy do gniazdka, gdzie jest bhakti, gdzie jest szczęście, gdzie jest ananta. Więc tak jak mówię, ja nie powinienem tego mówić, ja powinienem słuchać, bo ja nie jestem uczniem Śrila Prabhupada. Mnie ktoś powinien nauczać, tak naprawdę. Mnie powinien ktoś inspirować do tego. Więc tutaj z Maitrahari jest przyjechał, prawda? Jest on, jest Raghunath Prabhu, jest Piotr Podrzycki z Łodzi. Chcemy coś zmienić. Więc taki nasz jest pokorny, jakby prośba. Po prostu pomyślcie. Może, jeśli nie każdego dnia, może raz w tygodniu, może raz w miesiącu, ale żeby systematycznie po prostu komuś wyciągnąć rękę. To nie jest takie trudne. Tylko wymaga, że tak powiem, trochę śmiałości. A jeśli będzie to na przykład robione w grupie, to będzie łatwiej nam. A później być może będziemy już tak silni, tak mocni, że bez względu na to, czy jesteśmy sami, czy z innymi, sami będziemy mieli śmiałość, żeby innym dać książkę. Podzielić się tym, co jest dla nas najbardziej takie wartościowe. Okej, okay. Hare Krishna. Słucham. Jeden problem. Coraz mniej ludzi czyta książki. Nie martw się o to. Jest złota era Pana Czytani. Więc jeśli byśmy zrobili taki sondaż, jeśli ktoś biznes chce zrobić, prawda, robi czasami taki sondaż rynku, czy dany towar chwyci, czy nie chwyci. Jeśli byśmy zrobili w takim zgodnie z materialistycznym podejściem sondaż, okazałoby się, kto chce przestać jeść mięso. Kto chce przestać pić alkohol? Kto chce przestać palić papierosy, grać w totolotka, oglądać telewizję? Nie ma szans, żeby po prostu zgodnie z tymi kryteriami te książki odniosły sukces. Po prostu trzeba je wyjść do ludzi. I może powiem o czymś, co niektóre osoby wiedzą, może nie wiedzą, dla przypomnienia albo dla oświecenia. Czy wiemy, co to jest Paramatma? Czym się zajmuje Paramatma? Gdzie ona jest? W sercu każdej żywej istoty. O tym my zapominamy, prawda? Ja od czasu do czasu kiedyś dawno czytałem taki wykład. Współpraca z duszą najwyższą na Sankirtanie. I nie będę się może rozwodził. Jest ileś tam historii w moim życiu, gdzie miała po prostu autentycznie przykład, że ta dusza najwyższa działa. Powiem jedną historię. Z Lublina na Starym Mieście prowadzimy, za chwilę ma się zacząć odbyć akcja charytatywna Food for Life. Jestem w stroju organizacyjnym na Starym Mieście. Stoję przed tym budynkiem, gdzie mamy zaraz prasadam rozdawać, a tutaj idzie młody taki koleś. Używa bardzo brzydkich słów. Wymachuje do mnie pięścią i mówię: a ja się nie umiem bić. Jak jest tak, może tak jak do ściany, do ciebie, prawda? Jest tak ode mnie. Ja tak zamknąłem oczy i mówię: Krishna, co teraz będzie? Otworzyłem i w tym momencie widzę, jak taka wewnętrzna siła go tak majtnęła, odwróciła go, nie pamiętam, czy o 90 stopni, czy o 180, zamilkł i odszedł, bez słowa. A ja tylko pomyślałem, o Krusznej, co teraz będzie? Nic więcej nie zrobiłem. Raz słyszałem, jak Indradimna Maharaj wspominał, że jeśli jest jakaś taka niebezpieczna sytuacja, to on zaczyna intonować mahamantrę do Pana Rishi Mahadevy, który żeby ochronił. Pamiętam, jak prowadziłem ośrodek w Lublinie, pojechaliśmy do Kresnego Stawu
i Harinam tam był i jakichś takich trzech lekko młodych, podpitych chłopców zaczęło próbować rozwalić nam Harinam. Skakali na mnie, prawda, próbowali, jakby chcieli mnie od tyłu zgwałcić i tak dalej. Ojejku. I w tym momencie przestałem śpiewać Mahamantrę Hare Krishna, zacząłem śpiewać do Pana Narasimhadewa mantrę. Tak jak motyle odfrunęli. Więc wracając do tego, współpraca z Duszą Najwyższą Sankirtanie. Jeśli wychodzimy na Sankirtan, nie możemy myśleć, że to my sprzedajemy książki. To jest pierwszy warunek. My jesteśmy marionetkami, jesteśmy, Krishna nas wykorzystuje. I w tym momencie prosimy Duszę Najwyższą, po prostu poprowadź nas. Ale jednocześnie Dusza Najwyższa jest w sercu tych wszystkich żywych istot, które są na ulicach. I to nie jest tak, że to oni, każdy z nas ślepo gdzieś podróżuje, bo wszystko jest pewnego rodzaju w harmonii. I to nie są przypadkowe osoby, które będą na drodze, tam gdzie my stoimy z książkami. To nie będą przypadkowe osoby. I one przyjdą i po prostu wezmą od nas te książki. Jest takie, ktoś z baktów zadał temu mistrzowi duchowemu pytanie, ale czy to zawsze działa? A on mówi, nie zawsze działa. Na pewno nie zadziała, jeśli ty prosisz, żeby sprzedał książki, dlatego że chcesz być na przykład na pierwszej listy Sankirtanu. Bo po prostu za tym się kryje trochę twoje egoistyczne takie nastawienie, twoje pragnienie. Więc to musi być serce, serce, dusza, dusza. Ale jeśli po prostu my mamy tą świadomość, że chcemy tą duszę obudzić, tej zasiać, a kto wie, Sankirtany to są jak rolnicy, rozsiewają nasienia. Rolnicy są jedną z bardziej pobożnych warstw w społeczeństwie. Oni robią ceremonie religijne na całym świecie, rolnicy. Przed, na wiosnę, przed siewami, po siewach, przed zbiorami, po zbiorach i tak dalej. Więc baktowie też są najbardziej pobożni. Mów powinni być najbardziej pobożni. Jeśli nie są pobożni, jak chcą kontynuować Sankirtan, to staną się najbardziej pobożnymi osobami. Najbardziej pokornymi. Więc oni rozsiewają te nasiona. Społeczeństwo jest, jak można powiedzieć, pole uprawne, prawda? Więc te książki trafią do najbardziej właściwych osób. A jeśli nawet trafią nie do właściwych osób, to w pewnym momencie trafią do tych właściwych osób. I teraz powiem historię z Jugosławii. Jeden chłopiec, 15-letni, znalazł się, że pani szat na ulicy. Wtedy czasy komunistyczne to były. Przyszedł do domu, ale ojciec był komunistą. Nic nie można takich było oficjalne rzeczy czytać, więc czytał z latarką pod kołdrą w łóżku, jak spał, prawda? Ja też czytałem inne książki w ten sam sposób, więc wiem, że tak młode osoby w ten sposób postępują. Ale ojciec kiedyś go, co tam robisz? No i nakrył go ze szyjszy pani siadł. No ale jak już miał tą książkę ojciec, to sam zaczął czytać, prawda? No w pewnym momencie całą rodziną wybrali się do świątyni. W pewnym momencie dwóch jego synów zamieszkało w świątyni, a u niego w domu odbywały się programy. To taki jest przykład, że tak powiem, ktoś zgubił albo wyrzucił tą książkę na ulicę, a ktoś podszedł i znalazł. W Szwajcarii z kolei jedna osoba pracowała, nie wiem, czy to był skład makulatury, czy coś. W każdym razie makulaturę tam zwożono, na gilotynie cięto i tak dalej. On znajdował czasami Śrimad Bhagavatam pojedyncze tomy albo całe sety i brał, rozdawał swoim znajomym, a w pewnym momencie sam, że tak powiem, trafił do świątyni i został baktą. Więc w jaki sposób te książki podróżują, krążą w społeczeństwie, tego my nie wiemy. Nie musimy nawet wiedzieć. Ważne, żeby one były. Żeby one były. Bo one zrobią same roboty. To tak jak większość osób ma takie doświadczenie, że czasami ma jakiś problem, dylemat, prawda? Otwiera Śrimad Bhagavatam albo Bhagavad Gita i tam ma jakby informację czy odpowiedź na te dręczące go w danym momencie problemy czy dylematy. Więc
Ta książka działa jak żywa istota tak naprawdę. Ona ma, wie, gdzie ma, że tak powiem, trafić. Więc naszym tylko takim obowiązkiem jest to, aby wyjść niepokornie, polegając na Krysznie. Kryszna, wykorzystaj mnie. Jestem marionetką w twoich rękach. A ja wychodzę. A co dalej się wydarzy, nie wiem. I tutaj podejrzewam, że te osoby, które wychodzą na Sankirtan, mają tego rodzaju doświadczenie. Svetavaraha mi powiedział, że w tych dniach, w których on najwięcej sprzedał książki, to on nie podchodził do ludzi. Ludzie do niego przychodzili. Ja powiem, ja nie jestem baktą Sankirtanu. Nie byłem, zawsze miałem inne odpowiedzialności. Ale dałem raz pomysł, żebyśmy pojechali do Zakopanego. Wtedy ja byłem osobą, która miała prawo jazdy i Kamalakara, ale on nie mógł jechać, więc ja pojechałem. Na Krupówkach sprzedawaliśmy. I pamiętam taką sytuację. Raz mi się tylko zdarzyło, tak? Podszedłem do jednej kobiety ubranej na czarno. W pewnym momencie zaczęli przychodzić ludzie. A ja miałem tu książki, plecak, prawda? Oni brali te książki, pieniądze mi dawali do ręki. Tych pieniędzy było tak dużo, że wylatywały na chodnik, na śnieg, bo to był okres zimy przed Bożym Narodzeniem, przed Nowym Rokiem. Ludzie podnosili, z powrotem mi dawali te pieniądze i tak dalej. Po 15-20 minutach czy 25 minutach zrobiło się ciszo. Ja zostałem znowu z tą kobietą, którą na początku spotkałem. A ona mówi, co to było? Bo sprzedałem wtedy, no nie wiem, 15, 20 czy ileś książek. Po prostu ludzie przychodzili. Taka sytuacja. Nie wiem, co za dusza była. Kobieta była na czarno ubrana, prawda? A ja miałem książki. A oni przychodzili. Więc takie sytuacje są, mogą się wydarzyć w naszym życiu. I my ewidentnie widzimy, że my po prostu nie kontrolujemy tej sytuacji. Jest wiele innych historii. Więc wspomniałem o tym, że jeśli wykonujemy jakąś służbę oddania, automatycznie uśmiech na naszej twarzy się pojawi. Prasadam będzie lepiej nam smakował na Sankirtanie. To można wszystko fajnie zorganizować. Mitra Hari, mam nadzieję, że będzie chciał pomóc. Jeśli ja mogę w czymś wam pomóc, też jestem do waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Czy są może jakieś pytania albo komentarze? Więc na pewno sprzedaż książek jest jakby pierwszym krokiem. Za tym muszą pójść następne, bo będą konsekwencje. Jeśli wyktowie będą wynosili, jeszcze dawali jakby zaproszenie do świątyni, to mogą, że tu pojawią się nowe osoby, prawda? To trzeba je przyjąć. Ktoś musi z nimi rozmawiać. A to nie jest tak, że przyjdziemy koło nich obojętnie, prawda? I powiemy Haribol. On nawet nie wie, co to znaczy może Haribol. Więc w Warszawie są takie sytuacje, że osoby przychodzą kolejny, czwarty raz i nikt z nimi nie zamienił słowa. Więc to świadczy chyba o tym, że mamy jakieś takie duże pokłady impersonalizmu, które po prostu przez czytanie tych książek właśnie wykorzystują. Więc wydaje mi się, że Prabhupada mówi właśnie, że po prostu gdyby najważniejszą rzeczą w tej filozofii jest impersonalizm po prostu, Wiesz co, ja bym chciał, żebyśmy odrzucili tutaj filozofię, tylko rozsądek, żebyśmy zastosowali i życzliwość.
bo będziemy dumali o wielkiej filozofii. Trzeba być po prostu życzliwy w stosunku do każdej żywej istoty. I to jest, że tak powiem, załatwi wszystkie sprawy, rozumiesz? Uprościć to. Tylko musi to być, no nie wiem, liderzy muszą mieć tego świadomość, którzy zarządzają danym ośrodkiem, danym miejscem, prawda? Jeśli lider nie ma, to być może, że ktoś, kto nie jest liderem, ma taką świadomość, więc można się wspólnie spotkać i porozmawiać. Szkoda, że nie ma tutaj Dworaki, bo, że tak powiem, żeby to nie było tak, że raczej jest to jeden z bardziej entuzjastycznych baktów, jak z nim rozmawiam w porównaniu z innymi ośrodkami w Warszawie, prawda? Więc absolutnie to nie dotyczy jego osoby w tym momencie, bo użyłem tego zwrotu liderzy, prawda? Słowa. Ale to może być na innym poziomie. Baktowie mogą się spotkać, porozmawiać, jak z tej sytuacji, co zrobić, żeby rozwiązać tą sytuację, żeby przyjmować ludzi, prawda? Dlaczego nie ma otwartych programów, prawda? Niewiele. Kiedyś to po prostu tak tętniło to wszystko, rozumiesz? Zresztą pamiętasz. Więc podejrzewam, że do jakiegoś stopnia, nie musi tak być, są nowe czasy, prawda? Ale można to reaktywować. Ja mam takie głębokie przekonanie, bo gdybym nie miał tego przekonania, to bym tutaj nie siedział, bym tego nie mówił, rozumiesz? Tak. Znaczy ja tak chciałem się podzielić moimi przemyśleniami odnośnie ewentualnie reaktywacji tego ducha i dzielenia się wiedzą duchową. Znaczy w szerokim takim słowa znaczeniu, nie tylko przez książki, ale czym się różnią obecne czasy od przyszłych czasów, nie? Akurat bym się nie zgodził z tym, że... Przyszłych czasów? Przeszłych. Czasów przyszłych, nie? Bym się nie zgodził z tym, że ludzie teraz nie czytają, bo w COVID-zie... Mogę poprosić trochę? W COVID-zie, w czasie COVID-u, czy pandemii, czytelnictwo wzrosło 15% w Polsce. A ja wiem dobrze, bo ja jestem wydawcą. Nie wiem, tylko dodam, że były badania w Stanach i wykazano, że teraz dużo więcej ludzi czyta niż w Polsce, kiedy powstały e-booki. Młodzież zawsze czyta inne media. Książki. I to jest też dla nas jakby. Ale generalnie chodzi o to, że kiedyś na początku wydaje się, że te książki trafiały do osób, które miały już do czynienia z tą wiedzą w poprzednich życiach. I bardzo szybko oni, tak jak właśnie podawałeś ten przykład, nie? Że ktoś przeczytał nagle przez tydzień, praktycznie nie mógł tego, albo zupełnie nie miał swoje życie. Oni po prostu jakby byli gotowi na to. I na początku, oczywiście ten cały entuzjazm początkowy, ten Utsahamai. I to stworzyło pewnego rodzaju nastrój, że praktycznie, ja wiem, bo pamiętam te czasy, że praktycznie ktoś, kto się przyłączał do paktu, to po prostu on był jakby w tym nurcie dystrybucji książek i praktycznie nie było innej opcji, może poza wspieraniem tego nurtu. I to było tak oczywiste i tak i paktowie swoim przykładem, entuzjazmem, doświadczeniami, spotkaniami i tak dalej podtrzymywali ten nastrój. I ten nastrój teraz, z racji tego, że zmienił nam się charakter społeczności, czyli z społeczności typowo świątynnej, zmienił się na społeczność kongregacji, czyli grichastów i tak dalej. I ten nastrój, wydaje mi się, że trzeba odtworzyć, ale od środka, w ten sposób, żeby zacząć mieć entuzjazm, żeby dzielić się tą wiedzą, trzeba po prostu tę wiedzę docenić. I wydaje mi się, że kluczem do tego odtworzenia ducha jest to, że my regularnie studiujemy te pisma albo objaśniamy, czy rozmawiamy z innymi. Tak jak Krishna mówi Bhagavad Gita, najbardziej drogą osobą jest ten, który objaśnia tą wiedzę innym moim wielbicielom. Czyli my jakby albo grupowo, albo indywidualnie studiujemy te pisma. I wtedy naturalnie rodzi się w nas pragnienie, aby dać to innym. Nie sądzę, że można odtworzyć ten ruch, ten nastrój tego sankirtanu jakby zbiorowo, w sensie odgórnie albo zewnętrznie. Tak było właśnie, ponieważ to było oparte na takim właśnie ruchu
świątynnej i takim nastroju i tym początkowym entuzjazmie. Teraz jest inaczej, inna sytuacja i wydaje mi się, że właśnie bardzo... Ja bardzo lubię studiować pisma, siastry i tak dalej. I zawsze najlepsze godziny na to poświęcam i jakby no, to mi daje inspirację, że na przykład nie, wydawać książki i tak dalej. I wiem, że po prostu to musi iść od wewnątrz. Musi być to doświadczenie od wewnątrz. Oczywiście powinniśmy się inspirować, właśnie takie spotkania. Teraz jest maraton, który tam ma swoją tradycję wieloletnią. Wiadomo, ludzie też jest odpowiedni czas, bo ludzie kupują prezenty i teraz wszystkie książki się dobrze sprzedają. Najlepszy czas i każdy mógłby wziąć udział w tym. To jest ważne, natomiast jeśli chcemy, to musimy po prostu przede wszystkim zagłębić tę wiedzę i ją docenić. Dobrze, ale tylko w tej chwili bez względu na to, czy mamy wiedzę, czy nie mamy. 3 grudnia jest Gita Jayanti. Po prostu trzeba wyjść. Bez względu na to, mamy kwalifikacje, nie mamy kwalifikacji, trzeba wyjść. No teraz tak. To jest pytanie pytania w sensie zbiorowym tonowaniem, że możesz nie mieć kwalifikacji ani doświadczenia, ale kiedy się przyłączysz, to doświadczysz. Cały z dyskrypcją książek, jak to powiem, że kiedy wyjdziesz, to po prostu dasz komuś książkę, pokażesz, że może doświadczyć, to nie jest zwykła rzecz. To jest coś szczególnego. To jest kwestia doświadczenia, podłączenia się do doświadczenia. Więc trzeba jakby w tej sytuacji się znaleźć i doświadczyć. Są dwa rodzaje metodologii, a mianowicie ktoś studiuje, zdobywa wiedzę i później działa, albo ktoś staje na pozycji, sytuacja go zmusza, na wysokości zadania, o takie to jest formuła, staje na wysokości zadania i po prostu robi. Nie ma kwalifikacji, ale robi. Więc kto na początku z nas miał kwalifikacje, żeby robić sankirtan? Ja na pewno nie. Nikt mnie nie uczył robić sankirtan. Masz iść. Nawet pół minuty mi nikt nie pokazał. Wyszedłem z Zakopanego. Całą noc jechałem, prowadziłem samochód. Inni baktowie spali w samochodzie. Wszyscy wyszli na sankirtan, na Krupówki. Ja ostatni wyszedłem, bo po prostu musiałem się wykąpać. Wszyscy chcieli wyjść na sankirtan, prawda? Ja musiałem gdzieś zaparkować, miejsce i tak dalej. I sobie wyszedłem, mówię, kurczę, całą noc prowadziłem samochód, prawda? Nie spałem nic. Oni wyszli, ja zostałem w tym budynku. A, z ciekawości spaliśmy. Kulepawana znał osobę, która była przewodnikiem Jana Pawła II po Tatrach, prawda? Więc u niego w tym domu mieszkaliśmy. A ja mówię, i tak najwięcej sprzedam tego dnia. Całą noc nie spałem. Manasa Chandra w tym momencie policja zwinęła. A, dla ciekawości wam powiem. W jaki sposób sprzedawaliśmy książki tam na Krupówkach? To był stan wojenny. Nie było tak, że mogliśmy wyjść z tą książki i tak tego. Mieliśmy książkę w ten sposób i podchodziliśmy do osoby na ulicy w ten sposób. I pokazywaliśmy, że mamy taką książkę. Więc policja cywilna, po cywilnemu, zgarnęła ją, prawda? A ja stałem obok niej, więc plecaki nie mieliśmy na plecach, tylko one stały gdzieś na ulicy, prawda? Pod jakimś witryną, jakieś sklepy. Więc nie miałem współczucia do Manasa Chandry, że ją złapała policja, bo ja miałem więcej książek do sprzedawania. Więc skończyłem może tam, nie wiem, o 9, o 10. Gdybym wiedział, że tyle sprzedałem, to bym jeszcze został, żebym do 108 dociągnąć. Ale bo nie wiedziałem ile, bo straciłem jakby rachubę. Wiedziałem ile do swojego plecaka wziąć, prawda? Ale wtedy sprzedałem tam chyba, nie wiem, 97 czy 8, rozumiesz, książek. W ciągu jednego dnia rozprowadziłem. Więc nie miałem kwalifikacji. Absolutnie, nikt z nas nie miał kwalifikacji. To było moje pierwsze wyjście na ulicę wtedy. Ale był ten entuzjazm, rozumiesz? Ja myślę, że też, że ci mogę przerwać, że pewne materialne okoliczności też mają wpływ. Tak jak na przykład ktoś jest dobrym muzykiem i na pewno lepiej go słuchać, gdy robi na przykład bajan kogoś, kto jest gorszym muzykiem. Czasy były takie, że nie było książek, a te książki były naprawdę w porównaniu z takimi komunistycznymi książkami rewelacyjnie wydane.
i ludzie, ja też kupiłem książkę ze względu na zdjęcie, tak gdyby się na okładkę. One były bardzo przyciągające, nie było książek. Z jednej strony było trudniej robić sankirtan, bo była milicja, UB, czy tam SB i tak dalej, było to nielegalne i tak dalej, a z drugiej strony ludzie byli bardzo otwarci i byli głodni po prostu wiedzy, ładnych rzeczy i tak dalej. Ja myślę, że z tego punktu widzenia było łatwiej wtedy rozprowadzać literaturę niż teraz. Oczywiście ja się zgadzam, że to jest wiedza transcendentalna i Kryszna jako Paramatma, on i zawsze są osoby, które są jakby skłonne do osiągnąć tą wiedzę, ale pewne materialne okoliczności też są istotne. Jest taka rozrywka, że Śla Prabhupada, kiedy był grihastą, udostępniał swój dom do swoich braci duchowych na programy spotkania. I pewnego razu oni dyskutowali przyszłość świadomości Kryszny. I jakby umieściło mi się to w głowie, w jaki sposób świadomość Kryszny będzie praktykowana na całym świecie. A było to dla nich abstrakcją. I patrzyli na to bardziej jak może poezja, że pisma tak mówią. I Prabhupada był na takim jednym spotkaniu, dlatego że życiowo był zajęty biznesem i powiedział, że to tak naprawdę wszystko się stanie, ale zrobi to osoba, która ma pełną wiarę w święte imię. Więc my sobie żyjemy w tych czasach i zobaczyliśmy pierwszą falę, która przeszła i ta fala teraz jakby poszła w dół, ale prawda jest taka, że zostało zrobione tyle Agyata Sukriti i ten Dishu ma zamanifestować, że za chwilę zobaczymy tsunami, które nadchodzi, jeżeli chodzi o świadomość Kryszny. I to, że kiedyś było tyle ośrodków i się działo, to była pierwsza fala. A teraz tak naprawdę będą kolejne fale i ta świadomość Kryszny, tak jak jest przepowiedziane, zamanifestuje się. I tylko jest jedna kwestia, czy my weźmiemy w tym udział i dorzucimy coś od siebie, czy po prostu będziemy biernymi obserwatorami. Jeszcze tak odniosę się do twoich słów, które wcześniej wypowiedziałeś, że w tym pierwszym pokoleniu baktów w Polsce byli jakby upomocnione osoby, prawda? Które, że tak powiem, od razu były podłączone pod ten prąd, ten stan emocjonalny. A skąd wiesz, że jutro się nie pojawią takie osoby? No więc odrzućmy te spekulacje, nie, rozważania. Tylko, że jak widzimy osobę, która nagle kupuje, czy to w przeszłości, czy w przyszłości, bierze książkę i nagle zaczyna łapać, o co chodzi. To znaczy, że ta osoba już kontynuuje i praktykowała coś w poprzednim życiu. Ja nie wiem, czy to... Więc słuchaj, jeśli będziemy postępowali tak, jak postępowaliśmy przez ostatnie kilka lat, to się nic nie zmieni. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić w swoim życiu, nie możemy myśleć w taki sposób, jak myśleliśmy dzień wcześniej, tydzień temu, miesiąc temu czy rok temu. Jeśli nie dojdzie do pewnej zmiany tu między lewym uchem a prawym uchem, rozumiesz, to jutrzejszy dzień będzie wyglądał tak samo, jak dzień dzisiejszy i ostatnie kilka lat. Więc trzeba tutaj coś zrobić, wiesz, na kolei są takie wajcha, jest, rozumiesz, tory, na inne tory, bo inna trasa jest. Coś trzeba tutaj machnąć w głowie, rozumiesz, każdy z nas indywidualnie. Proszę? We właściwy sposób. Nie martw się, machnij, to zmieni się coś. Nie spekulujmy, zmieńmy coś w swoim życiu, zróbmy ten jeden krok, ważny krok. Ale nie wiemy, co się wydarzy. Może coś wspaniałego, a być może się nic nie zmieni, ale dopóki nie zrobimy tego kroku, to się nic nie zmieni. Bo jeśli tylko będziemy tutaj, że tak powiem, te prądy elektryczne w naszych, że tak powiem, systemie nerwowym będą tam gdzieś krążyły, rozumiesz? To jest kwestia intelektu, jest kwestia serca. No tak, więc to jest coś głębszego. Więc ja to mówiliśmy, ten werset do tego się, który dzisiaj wybrałem, to jest funkcją procesów, które zachodzą w naszym w głębi serca. Ale jeśli nie mamy kwalifikacji, rozumiesz, to stajemy na, jak ja to użyłem, na wysokości zadania. Proszę? Wysokości zadania. Na wysokości zadania. Na wysokości zadania. I wtedy się, że tak powiem, jest tsunami, rozumiesz? Ja takie mam wrażenie, takie mam doświadczenie osobiste. Ja mogę zadać jeszcze dalej pytanie do tego wersetu? Proszę. Bo mnie też kiedyś tak właśnie frapował troszeczkę, bo Krishna mówi, że jeśli wszystkie bramy ciała prześwietlone są wiedzą,
Czyli ja mogę zrozumieć na przykład oczy czy usta są prześwietlone bramą wiedzy. Natomiast na przykład nie wiem, jak odbyt. Patrz, to jest powiązane z pewnego rodzaju z ustami. Odbyt jest powiązany z ustami, prawda? Bo mamy, że tak powiem, konstytucja zgodnie z Ajurwedą jest pitta kapha vata, prawda? Więc jeśli będziemy dostarczali zgodnie z naszą konstytucją pokarm do naszego ciała, organizmu, to również, że tak powiem, patrz, przepraszam, może nie powinienem w ten sposób mówić, albo tak nie powinienem mówić. To jest filozofia rury, przewodu pokarmowego. Przyjemnie coś, żeby nam w ustach smakowało, bez problemów, żebyśmy strawili i bez problemów się wypróżnili. Więc jeśli bez problemów się wypróżniamy, to jest guna dobroci, to jest wiedza. Bo dostarczamy właściwy pokarm do naszego organizmu, że on jest może być strawiony. To jest związane również z emocjami, prawda? Bo emocje też mają wpływ, dajmy na to nasz metabolizm naszego ciała, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego i tak dalej. Ale to musi być wszystko guna dobroci, to znaczy, że to jest wiedza. Wszystko musi być odpowiednio do naszej konstytucji naszego ciała. Ale baktowie, ja nie mówię tylko baktowie, baktowie w dużym stopniu nie mają wiedzy takiej fundamentalnej na temat funkcjonowania własnego ciała, prawda? Więc to jest związane, że ja może nie powinienem o tym mówić. Ktoś tam łyka suplementy i tak dalej, mówię, masz zatwardzenia? Jak się wypróżniasz? Mam zatwardzenia. No to coś nie działa, prawda? To nie jest guna dobroci. Jeśli masz wiedzę, to nie powinno być takich reakcji ciała. Coś odnośnie tej sytuacji, jaką mamy teraz z rozprowadzeniem. Proszę. Mieszkaliśmy w świątyni, był taki pokój i spaliśmy jak sardynki. Teraz każdy ma swój oddzielny pokój. A baktowie, którzy są na zewnątrz, nie są w stopni, każdy ma swój oddzielny biznes. Zrobiliśmy się jak zapałka. Jedna. Można to wszystko bardzo ładnie złamać. Dzięki ci za to, że tutaj po prostu zaczynasz. Jest jeszcze taka historia, to jest prawdziwe. Była ta świątynia w Mysiadle, prawda? I zaczął tak spadać sankirtan. Jedna osoba z BBT, która dała jakby pieniądze na kupno tej świątyni, mówi, sprzedajcie tą świątynię, kupcie mieszkanie i zacznijcie sprzedawać książki. Bo ona wiedziała po prostu, gdzie jest sekret świadomości Kryszny, dobrego nastroju. Ojejku, przepraszam, miałem taką myśl, chciałem coś fajnego powiedzieć. Tak wydaje mi się, że fajnego. I mi to uciekło. Jeśli mi dacie czas, to mi zaraz... Że komfortnie powodują, że nas się. Wiecie co? Nie wiem, czy mi to przyjdzie po prostu. Ja o 5 dzisiaj poszedłem spać. Więc zrozumcie, że spałem bardzo krótko, żeby tu jeszcze dojechać, prawda? Więc no, nawet... Proszę? Sprzedajesz dużo książek? Musimy wiedzieć po prostu... A, już wiem. Szlaprupat. To jest związane z Sharanandą Goswami chyba. Jego boska miłość Shrilakshmananda Goswami. On był sługą, on zajmował się sprawami administracyjnymi na początku chyba jak Szlaprupat był. Szlaprupat wieczorem miał wykłady, spotkania z baktami, on przychodził jednego dnia, bo w zasadzie każdy by chciał być blisko swojego mistrza duchowego. Więc on przerywał swoją służbę, też przychodził na to spotkanie. Raz Szlaprupat tak na niego patrzy nieprzyjemnie. Dlaczego on tutaj jest, a nie wykonuje swojej służby oddania? I o ile sobie dobrze przypominam, i później przestał przechodzić na te spotkania wieczorne, bo miał do wykonania służby oddania. Bo jeśli ktoś rozumie, czym jest misja jego guru, to on się angażuje w to, co jest misją jego guru. Więc Śrila Prabhupada, wiadomo, organizowane były Wiasapuży do Śrila Prabhupady, prawda?
Ale on mówi, moje oddanie, uczniowie tego dnia wychodzą na Sankirtan, sprzedają książki, bo to jest moja misja. Nie musisz być, wiadomo, festiwal, prawda? Może kiedyś nie przyjdzie tutaj na festiwal, ale wyjdźcie tego dnia na ulicę, sprzedajcie książki. Przyjdziemy do świątyni, jest festiwal, jest uczta. Ach, przepraszam, myślałem o tym przykładzie z tymi ratownikami morskimi, prawda? I mówię o tych udogodnieniach wszystkich. No i w tym nowym budynku dla ratowników morskich tam był sklepik i torty sprzedawali, cake, ciasta, rozumiesz? Więc nikt nie był zainteresowany, że tak powiem, tymi topielcami, prawda, rozbitkami. Bo tam jest cake. Tam jest, to istotne, ważna rzecz. Więc zróbmy czasami, nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie. Ja raz wyszedłem. W dzień Vyasapuji szla Prabhupady na ulicę i sprzedawałem książki. Mam to doświadczenie. Czasami niektórzy baktowie mówią, po co ja będę szedł na festiwal Radha Yatra? To mówimy o Puri, prawda? Każdy by z nas chciał pojechać do Puri na festiwal Radha Yatra. Po co ja tam będę szedł? Po co będę za kobietami się oglądał? Przepraszam, to nie chcę urazić, prawda? Nikogo. Zrozummy po prostu, jeśli przychodzimy do świątyni, na ile po prostu korzystamy z tego miejsca jako w taki duchowy sposób. Patrzymy, jak on wygląda, jak ona wygląda, bla, 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 bla. Mam czasami takie przykre doświadczenie, że po prostu ten mi mówi, a Ukraina, Rosja, wybory Trumpa, rozumiesz? Przychodzisz do świątyni, rozmawiasz z baktami, oni ci po prostu wrzucają takie tematy. W świątyni Hare Krishna. Po co to? A mówię, skąd to wiesz? No bo czytam. Ale po co, dlaczego się interesujesz tym? No to po prostu można, ale trzeba zrozumieć, gdzie przychodzimy i jaka tu jest energia. Co chcemy z tego wziąć. Po prostu rozebrać to na czynniki takie proste. Tylko trzeba być uczciwym gdzieś w głębi serca. Nie wiem, być może, że tutaj ktoś siedzi nigdy, że tak powiem, głośno tego nie wyartykułował. Ja jestem takim prowokatorem trochę, ale po prostu do korzeni, że tak powiem, próbuję dojść. Gdzie jest po prostu esencja? Co powinniśmy, że tak powiem, co jest basic, co jest podstawą tego procesu? Bo jeśli to będzie zaburzone, to będziemy budowali budynek na, że tak powiem, bardzo grzęskim terenie i słabych fundamentach. Wszystko się zawali. Więc powróćmy do takiej, że tak powiem, rzeczywistej świadomości Kryszny. Żeby po prostu słuchać Mahamantry Hare Krishna. Byłem tutaj, nie wiem ile osób wtedy było, co ja byłem wcześniej, co mówiłem o mantrowaniu. Ktoś pamięta, co ja mówiłem? Jak mandrujemy? Jak słuchamy? To generalnie trzeba by było zacząć warsztaty, uczyć baktów od początku robić, jak słuchać Mahamantry Hare Krishna, jak mantrować. Przepraszam, że w ten sposób. Nie chcę nikogo obrazić, ale mieszkam w Myśladle naprzeciwko świątyni, czasami siedzę, coś czytam i obserwuję baktów, jak chodzą wokół budynku i mantrują, prawda? Więc ta osoba, która jest... Muszę posłuchać, bo są takie programy, takie festiwale też są, więc tego nie ma. Niektórzy tego nie widzą, a niektórzy po prostu są też zawsze. Więc idzie, mantruje, a tu te chwasty, jak i wyplewi, prawda, tu się rozgląda, tam się rozgląda, tego telefon weźmie, bo za budynkiem jest akurat z tyłu świątyni, nie na tego, nie widzisz, jak go obserwuję z ogrodu, prawda, porozmawia tego, dalej mantruje. To nie jest mantrowanie, przepraszam bardzo. Albo siedzisz, Bhaktisiddhanta Saraswati, czy Bhaktivinoda Thakurus, nieważne, który z nich powiedział. Zarzuć sobie na głowę gamsze, czadar czy coś, żeby po prostu, żebyś nie widział, bodźce zewnętrzne nie docierały do ciebie. I zacznij słuchać to święte imię, jak ono pulsuje. A jeśli będziemy mieli oczy otwarte, to będziemy rozproszeni. Nasze
Po prostu tak nasze ciało subtelne jest skonstruowane, że te bodźce wzrokowe, które do nas docierają, będą rozpraszały to, co się dzieje w umyśle. A bez uważnego słuchania to będzie maras, 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 maras. I się nic nie zmieni. Uwierzcie mi. To nie ma żadnej intelektualne rozważania w tym momencie. Odrzućmy w ogóle. Sekretem jest święte imię. Tak, słucham. Prawo podróże, jakiś mały komentarz do tego dam. Nie sposób z tobą się nie zgodzić. Naprawdę powiedziałeś wielkie rzeczy, prawdziwe rzeczy. Sam trochę pamiętam. Wszyscy starsi wiedziciele, z których spotykam, którzy udzielają, dają wykłady, mówią w tym samym tonie. Przepełnia ich taki żal, trochę smutek, troska. O ludzi, o świadomość Kryszny, wszyscy mają to samo. Wszyscy podkreślają ten heroizm, którym służyli Krysznie lata do tyłu. Dla mnie wszyscy jesteście jak komandosi. Naprawdę, dzisiaj nie ma takich ludzi, nie ma takich widzieli. Oni, nie wiem, czy to wasze pokolenie charakteryzowało się tym, czy tym się charakteryzowały początki świadomości Kryszny, że wszyscy byli twardzi jak kamienie. I no, historię z... Ale naprawdę to byli komandosi. Dzisiaj, nie wiem, nie ma takich ludzi nawet już, a już nie mówię do wielbiciela. Natomiast nie sposób też nie zgodzić się z Karelem, prawda, który powiedział, zresztą w Anomalii, prawda, też tutaj siedząc kiedyś na twoim miejscu, też zaczął swój wykład od sądu ulicznej, którą przeprowadził w Warszawie, z której wynikało, że nikt nie wie, czym jest Hare Krishna. Ludzie byli pytani na ulicy, czy znasz Hare Krishna, wiesz, co jest Hare Krishna. Wszyscy jak jeden mąż. Nie wiem, on chyba trafił na tych białych skarpetkach krótkich, bo nikt nie wiedział nic o Hare Krishna. I uzmysłowił nam spłętowodno w ten sposób, że świadomość Kryszny nie umarła. Ona się po prostu przetransformowała. Tak jak Rana tam powiedział, nie ma już Brahmacharinu, Rzeszy. Zresztą niedawno ty sama prawo dał mi stare kasety VHS do przegrania na DVD, żebym zdigitalizował. Ja widziałem te harinamy 30 baktów szatanowych, doti. To jest kosmos. Dzisiaj to trudno sobie nawet wyobrazić. Ja to widziałem na filmie, widziałem też w rzeczywistości. I tylko że te czasy, one chyba już nie nadejdą. Nie, obawiam się, że nie nadejdą, natomiast... Wiesz co, to już przerwij, bo wiesz, przepraszam, że przerywam, rozumiesz? Bądź bardziej optymistą. Tak, natomiast... Przepraszam, już zamykam ci ten, zabieram ci głos. Dobrze. Ale nie, to nie musi być pesymistyczne. Może to chciałbym się kośnie może przez miastów się rozstrzeliać. Ja nie mam wizja. Bo też grot komandosów, którzy występowali na tym, dzisiaj nie ma. Nie ma, dzisiaj... A słuchaj, skąd wiesz, że ich nie ma? Może oni dopiero nie przyszli. Szlaprupad, jak był w Nowym Jorku, nic nie miał. Ale rozmawia, jak czytasz biografię Szlaprupada. Oczywiście my nie jesteśmy Szlaprupadem. Nie mamy tych snów, wizji, prawda? Nie jesteśmy Shaktawisha Awatarem. Ale on rozmawiał z pracownikiem metra z Nowego Jorku, prawda? Bo on był takim obieży światem. Turek to chyba był nawet. I przysiadł się do Szlaprupady tam na ławce w parku, a Szlaprupad mówi, no słuchaj, no są dużo świątyń, farmy i tak dalej, prawda? Nic nie miał. Spał z jakimś hippisem w pokoju. A mówił, że jest, prawda? Więc jeśli tutaj prawo wspomniał, złota era pana Czajtani. Wierzysz w to, czy nie? No to wszystko może się wydarzyć, tylko musisz zrobić mały krok. A jeśli zrobi nas, wiele osób zrobi tego samego dnia albo w ciągu tygodnia, każdy zrobi krok mały, to zobacz statystycznie, ile będzie kroków, rozumiesz? To co Karana prawo powiedział, Szlaprupada miał Krysznę w sercu. I... Na wysokości zadania trzeba stanąć. Sorry. Jeśli nie rozumiesz, to nie musisz rozumieć. Musisz stanąć na wysokości zadania. Nowi komandosi przyjdą. Oni tam są może na ulicy. Nie wierz w to, co w swoje słowa. Przepraszam. Ja mam taką też drobną myśl,
Gdybym ja myślał w ten sposób, jak ty, to bym nic nie zrobił albo niewiele. Albo gdybym się słuchał innych, którzy mają, nie mają takiej wiary, jaką ja mam. Ale ja powiem Boże, też nie mówię, żeby nic nie robić. Sam też coś tam próbuję robić, ale to, co Karana powiedział, my musimy zrozumieć te książki, które sprzedajemy. Słuchaj, tutaj jest generał. I słuchajmy się jego, a nie Karana. Przepraszam. Tu jest generał. Weź przykład z niego.